1 z 10, Tadeusz Sznukciesko TVP podjęła pilne decyzje. Program 1 z 10 nadawany jest w TVP od dekad i nie ma się czemu dziwić. Bo program wciąż cieszy się spora oglądalnością i dla wielu ma status wręcz kultowego. Nikt nie wyobraża też sobie tego teleturnieju bez prowadzącego Tadeusza Sznuka, który zyskał sobie wielka sympatię widzów. Wlaznie trwali nagrania do kolejnej edycji programu, ale niespodziewanie zdjęcia zostały wstrzymane. Uczestnicy zaczęli dostawać z telefony, by nie przyjeżdżali na plan zdjęciowy. Jak donosi Plotek, podobną wiadomość o odwoleniu nagrań otrzymało wielu zawodników. Nagranie miało być w piątek, niestety nie znam powodu odwolenia ani na kiedy ma być przelozione, napisał na Facebooku jeden z graczy. Do mnie też dzwonili, że zawieszono do odwolenia, potwierdziła inna uczestniczka. Widzowie i uczestnicy SA cała sytuacja mocno zaniepokojeni. Okazało się bowiem, że powodem nagłego zawieszenia nagrań może być zły stan zdrowia prowadzącego. Przypomniano, że podczas marcowych nagrań doszło do nieplanowanej przerwy, bo, jak relacjonował na portalu Wykop jeden z uczestników, Tadeusz Sznuk bardzo źle się poczuł i nie był w stanie kontynuować nagrań, a na plan wezwano medyków. W końcu oświadczenia w tej sprawie wydała TVP, ale jest ono na tyle lakoniczne, że nie za wiele wyjaśnia. Nagrania do programu 1 z 10 zostały wstrzymane z przyczyn niezależnych od nadawcy, przekazali Plotkowi na Woronicza. Przypomnijmy, że los programu od pewnego czasu był już niepewny. Teleturniej zmieniali już kilka razy po emisji, a nawet kanal, w którym był nadawany. Jak informował dziennikarz Roman Czejarek, program jest na medialnym zakrecie. Co pewien czas, zwykle przy kolejnych zmianach prezesów i dyrektorów na Woronicza, pojawiały się pomysły, by albo teleturniej zakończyć, albo poważnie zreformować. Jedna z pilnie utrzymywanych tajemnic jest to, że w wielkim sekrecie przeprowadzono próby z innymi prowadzącymi, wyjawił dziennikarz.